Cześć, witam Cię w kolejnym czytelniczym czwartku. Dzisiaj odcinek o tym, jak zachęcić uczniów do pisania. Jak się domyślasz, jest on dedykowany polonistom, chociaż zapraszam do oglądania odcinka wszystkich. Nazywam się Katarzyna Skolimowska, jestem właścicielką marki Fit Edukacja i autorką bloga Inspiracje dla Szkoły. Z zawodu jestem nauczycielką języka polskiego. Obecnie nie uczę tego przedmiotu, dlaczego? Jeżeli chcesz się dowiedzieć, to zobacz sobie filmik startowy na moim kanale. A teraz zapraszam Cię do zwiedzania świata wspólnie z Muchą. Z Muchą świat zwiedzamy i opowiadamy. Marty Galewskiej-Kustra. Polecam książkę, którą ilustrowała Joanna Kłos, czyli historia o muszę Fefe. Wydaje się z pozoru, że to będzie książka, którą będą zainteresowani tylko najmłodsi, przedszkolna edukacja i wczesnoszkolna. Otóż nie. Oczywiście z poziomu fabuły i zamieszczonych tutajże ilustracji pewnie tak. Natomiast dla starszych uczniów warto tę lekturę wykorzystać do tego, aby pokazać, w jaki sposób w genialny sposób, powtórzenie, super, jest prowadzona narracja z punktu widzenia muchy właśnie. Historia opowiada o tym, że rodzina wyjeżdża na wakacje, bodajże do Hiszpanii, i nie opowiada tej fabuły Marta, która jest dziewczynką wyjeżdżającą właśnie na te wczasy, tylko mucha, która zamieszkuje w jej walizce. I powiem Wam, że z pozoru może się wydawać, że to będzie nudne, ale jest tak świetnie napisane, literacko w ogóle bez zarzutu, wręcz genialnie, pokazane właśnie, jak fajnie w opowiadaniu czy w opisie przeżyć wewnętrznych można wplatać frazeologizmy, jakieś pytania, jakieś mowę potoczną, jak pokazywać opis, jak w ogóle prowadzić taki opis przeżyć wewnętrznych, jak pokazywać przyczynę, skutek, co się dzieje później i tak dalej. Naprawdę fajnie. Poza tym dużo takich ciekawostek o Hiszpanii, czy też o tym, jak postrzegać to morze mucha, jest tutaj przedstawionych. Na przykład jest taka historia, taką jedną przytoczę. W pewnym momencie Fefe mówi, że no wszystko z tą Hiszpanią fajnie, nie? Fajne te wczasy, tylko że coś z tymi hiszpańskimi muchami jest nie tak, ponieważ każda z nich ma na imię Ola. Ponieważ jak ona się wita z nimi, przedstawia się, że jest Fefe, one mówią Ola i się zastanawia, jak te matki je rozróżniają, skoro wszystkie się nazywają tak samo. I dużo takich ciekawych historii się tutaj pojawia. Są też tutaj w książce takie właśnie momenty, w których nauczyciel czy rodzic może wykorzystać do tego, aby dziecko, uczeń dowiedziało się więcej na temat danego elementu, który pojawia się w opowieści. Zachęcam bardzo. Fajnie też można pokazać, jak ilustrować w ogóle takie historie. Także też może być taka wypadkowa do fajnego komiksu, który powstanie w klasie. Na przykład może z wycieczki klasowej. Może ktoś zamieni się właśnie w takiego jakiegoś robaka, owada i z tego punktu widzenia napisze opowiadanie. Myślę, że to będzie ciekawsze niż takie tradycyjne. Dziękuję Ci bardzo za to, że byłeś ze mną dzisiaj. Zapraszam za tydzień. I życzę samych wspaniałych opowieści, które będziesz czytał wieczorem.